Dzień dobry Państwu. Słuchajcie, ogółem ostatnio oglądałem sporo tak zwanych pseudostrasznych filmów, paranormalnych nagrań i takie tam, o Jezu. Niektóre są nawet przekonujące, ale niektóre są całkowicie słabe. Wystarczy sobie wpisać w YouTube'a scary videos lub coś takiego, no i wyskoczą wam miliony filmików, nawet kompilacje. No a także podobnie jak ja, czyli ludzie, którzy omawiają tego typu filmy, stwierdzają, czy są one nawet jakieś tam pseudo prawdziwe. No ale od razu mówię, że nie, ja nie wierzę w duchy ani nic paranormalnego, bo po prostu nic by się takiego nie przytrafiło ani nikomu z moich bliskich, więc no. No i chyba liderem tego typu kontentu w naszym kraju jest youtuber strasznie ciekawe. Jest to taki zarąbisty gość. W ogóle on zarąbiste filmy robi. Nawet mu suba dałem. No ale jednakże są nagrania, które on tam prezentuje i on mówi, że wyglądają nawet autentycznie, ale no nie do końca. Nagranie, które zaraz zobaczymy, zostało zamieszczone w mediach społecznościowych przez pewnych bliźniaków. Jeśli chodzi o ich aktywność internetową, to nie rozwijają niczego konkretnego. Zajmują się muzyką i to właśnie o takiej tematyce pojawiały się na ich profilu posty. Jednak pewnego dnia podczas zabawy z jednym z TikTokowych filtrów doświadczyli czegoś naprawdę przerażającego. Zobaczcie sami. Hit that like button, hit that subscribe button. No. Niby niewytłumaczalny dźwięk, ale według mnie to brzmiało, jakby ktoś tam po prostu w tym pokoju był, albo nawet ktoś z nich i po prostu by smarał. Co ciekawe, jeśli dźwięk, który słyszeli na początku nagrania, był faktycznie sykiem kota, to może oznaczać, że zwierzę wyczuło to coś dużo szybciej niż bracia, a to sprawia, że nagranie jest jeszcze ciekawsze. Niestety, jak to zwykle bywa w przypadku nagrań, o których nie mamy zbyt wielu informacji, całość może być po prostu sprytnie spreparowana. Najlepiej będzie, jeśli każdy z nas wyda własny werdykt. No i to jest, dlaczego ten gościu jest fajny. Panie, no ja wydałem własny werdykt, dla mnie to jest po prostu totalny fake. No po prostu nam wprost nie mówi, że jest to autentyczne nagranie, jak to robią wielcy amerykańscy youtuberzy. To się szanuje. Wyobraźcie sobie sytuację, że idziecie ciemną, nieoświetloną drogą w nocy do domu, a jedynym źródłem światła jest wasz telefon. W pewnym momencie z ciemności słyszycie przerażający odgłos, jakby warczenie, ale jednocześnie nie jest podobny do żadnego znanego wam odgłosu wydawanego przez zwierzę. Stoicie tak przez moment przerażeni, wypatrując źródła dźwięku, a po chwili z wszechobecnej ciemności wyłania się człowiek. Człowiek, którego stan przywodzi na myśl tylko jedną rzecz. Demoniczne opętanie. Nie. Ja najpierw sobie pomyślał, to jest, że to jest jakiś totalny, nie wiem, pojeb, któremu się coś wydaje, albo po prostu ktoś jest popierdolony. No, taka byłaby prawda. Ja najpierw tak bym, nie przyszłoby mi oczywiście do głowy, że to jest opętanie, bo czemu? Dlaczego? Astira. Mężczyzna zdaje się nie do końca panować nad swoim ciałem i odruchami. Wygląda jakby w jakiś sposób reagował na słowa autora nagrania, ale bardziej jak agresywne zwierzę, aniżeli jak człowiek. To wygląda tak, jakby coś całkowicie przejęło nad nim kontrolę. Mężczyzna zachowuje się jak dzikie i agresywne, gotowe do ataku zwierzę, niczym czarna mamba. Pytanie tylko, czy kontrolę nad nim przejęła potężna dawka niedozwolonych substancji, czy może jednak faktycznie mamy na tym nagraniu do czynienia z prawdziwym opętaniem. Niestety, jedyne co możemy zrobić, to snuć teorię, bo o ile nagranie robi wrażenie, to nie da się znaleźć na jego temat żadnych konkretnych informacji. No, w sumie tak, mogą mieć rację z tymi używkami, narkotykami, gdyż no, czasami zależy kto co bierze. Ciągle są na świecie robione nowe narkotyki, przez co ludzie jeszcze bardziej ogłupiają. Na przykład jest krokodyl, ten taki co tam w Detroit jest bardzo popularny
i takie tam. To, jak się ludzie zachowują potem, to w ogóle nawet ludzi nie przypomina. I to też może być jakaś używka, naprawdę. Pozostańmy jeszcze przez chwilę w temacie demonicznych opętań. Kolejne nagranie podesłał mi Bartosz, za co bardzo dziękuję, bo choć nie mamy szczegółowych informacji na temat pochodzenia tego nagrania, to przedziwna zarejestrowana na nim sytuacja sprawia, że jest naprawdę ciekawe. A to zapewne również ktoś pod wpływem narkotyków. Jeśli byśmy znaleźli zapewne to, co policja jakby oficjalnie dała na media społecznościowe odnośnie tej sytuacji, to pewnie zapewne byłoby tam napisane coś o narkotykach. What's interesting about this spot here, her funeral was actually held here. And her casket would have been right about here. It was there for 3 days. Minnie, you don't have to be shy. I'd just like to speak with you. Yeah, I don't know, that was weird. I heard like a woman's voice in here. I couldn't make out what she was saying, but it was fully vocalized. Like a real person was in here. Ale mnie to zastanawia, czy naprawdę ludzie nie mają nic lepszego do roboty, tylko chodzić po opuszczonych domach i szukać duchów. Jeszcze ten kurde profesjonalny sprzęt, który ma im umożliwić, a na AliExpress chodzi za parę dolarów. Mimo że naukowcy udowodnili, że nie ma żadnych dowodów na to, na aktywność paranormalną. Kolejne nagranie jest bardzo ciekawe, a szczególnie dla miłośników kryptyd. Zostało wykonane za pomocą fotopułapki zamontowanej głęboko w lesie. Nie znamy dokładnej lokacji, niemniej istnieje duża szansa na to, że sytuacja miała miejsce gdzieś na terenie Stanów Zjednoczonych. No tak, oczywiście, że nic o nagraniu nie wiadomo, oprócz prawdopodobnej lokalizacji nagrania. No cóż, zwykle to jest tak, że ludzie nagrywają takie filmy, przerabiają je oczywiście, wrzucają na Reddita i znikają od razu z internetu, żeby się potem ludzie domyślali. Tak to już jest, no. To jest, taka jest prawda. Wielu z tych, którzy widzieli to nagranie, jest przekonanych, że fotopułapka uchwyciła prawdziwego Rejka. Są jednak też tacy, którzy twierdzą, że jest to istota zwana Crawlerem, ale niektórzy uważają, że może to być również Skinwalker w swojej naturalnej formie. Ja osobiście nie mam pojęcia, co to może być, ale cokolwiek by to nie było, to gdybym zobaczył coś takiego w środku nocy w ciemnym lesie, to moim jedynym zmartwieniem byłaby po prostu ucieczka. Rejk to zwykła creepypasta, a co tym samym idzie, postać wymyślona w internecie. Ona nie istnieje. Taka jest prawda. Nikt naprawdę nie zauważył, po tym jak stworzono creepypastę, że nagle zaczęły pojawiać się nagrania i wyobrażenia o tym danym stworze. Naprawdę, zrobiono jego model, potem jakby przerobiono go w filmy i tutaj. Znaleziono Rejka, Rejk prawdziwy i tak dalej, i tak dalej. A nic takiego nie miało miejsca, bo gdyby był, to chyba już dawno by go złapali. I to nie jacyś przypadkowi ludzie, tylko nawet rząd Stanów Zjednoczonych, czy gdzie on tam przebywa. W pewnym momencie nagrywająca kobieta zobaczyła za oknem coś, co przykuło jej uwagę. I szybko okazało się, że nie było to jedynie przewidzenie, bo wypuszczony na zewnątrz pies natychmiast podjął trop. Na nagraniu widzimy dużą postać poruszającą się na dwóch nogach, zupełnie jak człowiek, ale jednocześnie jest zbyt duża, żeby mogła nim być. Dodatkowo cokolwiek to jest, sprawia wrażenie pokrytego gęstym i ciemnym futrem. Niestety, z racji tego, że nagranie ma już kilka dobrych lat i było wrzucane i ściągane z internetu zapewne wiele razy, jego jakość pozostawia wiele do życzenia, a my nie jesteśmy w stanie się dokładnie przyjrzeć. Niemniej,
Ludzie komentujący to nagranie niemal jednogłośnie doszli do wniosku, że tajemniczym intruzem była prawdziwa wielka stopa, a to nagranie jest jednym z niewielu dowodów na jej istnienie. No klasyk. Jeśli coś ma być dowodem na coś, jakby sighting, nie wiem, jak to się dokładnie tłumaczy, to zawsze musi być w takiej niskiej jakości, że nie da się tego jakby zobrazować. Naprawdę, wszystkie nagrania z UFO, z wielką właśnie stopą, Goldmanem, czy nawet Drake'em są w takiej niskiej jakości. Nawet nagrania z kamer to w ogóle. One są chyba w jakości 240p. Nic podejrzanego. Po prostu jest to tak zrobione, w takiej niskiej jakości, bo w niższej jakości jest łatwiej obrobić. Na przykład mogliście tu zauważyć, że ta wielka stopa tak dziwnie się porusza. Ma taki jakby przerywany ten ruch. No takie coś jest bardzo łatwo przerobić w jakimś programie. Słuchajcie, przed chwilą słyszałem jakieś dziwne krzyki w lesie, więc idę to sprawdzić. A teraz jeszcze jedno nagranie nadesłane przez jednego z widzów. Poprosił w zasadzie nas wszystkich o wytłumaczenie tego, co go spotkało. Tamtego dnia spacerował z psem po lesie w okolicach Żagania, gdy w pewnym momencie usłyszał dziwne, jakby nienaturalne dźwięki. Słyszałem dziwne dźwięki, więc idę to sprawdzić. Nie no, naprawdę, bardzo bardzo dobre zachowanie, bardzo autentyczne. Na pewno się gościu by nie bał, jeśli by coś takiego usłyszał. Natknąłem się na jakieś dziwne krzyki w lesie, bo akurat szedłem z psem, więc to jest dla mnie trochę dziwne, ale dobra, zobaczymy, co to było. Sprawdzimy sobie. Tutaj pójdziemy. Słyszeliście to? Oh shit. Ta reakcja mnie najbardziej rozwala. Oh shit. Jezu. To już ja bym był lepszym aktorem. A tak naprawdę pewnie gościł się tak, dźwięk krzyków kanibali z The Foresta i wkleił to do filmu. Powiem wam, że jestem mega wystraszony i nie wiem, czy to coś paranormalnego, czy nie, ale no jest to dziwne. No słychać, kurwa, że jesteś bardzo wystraszony. No bardzo, bardzo, kurwa, jesteś wystraszony. Jezu. Tajemnicze odgłosy dobiegające z gęstego lasu, a co gorsza sprawiające wrażenie, że za każdym razem znajdują się coraz bliżej. Pytanie tylko, co mogło być ich źródłem? Czy było to po prostu zwykłe zwierzę, czy może autor nagrania natknął się tamtego dnia na coś, czego nie będziemy w stanie tak łatwo wytłumaczyć? Nie jestem specjalistą, więc podpinam się do prośby nadsyłającego. Czy ktoś z was jest w stanie to wyjaśnić? Dajcie znać w komentarzach. No, a wy dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o tym filmie, bo no ja będę już niestety kończył, już mi się to znudziło. No to do widzenia.